słyszę, że ktoś diagnozował nieobecne osoby, danego, danego pacjenta na terapii, mówiąc, że ktoś jest toksykiem, ktoś jest narcyzem, ktoś, ktoś nie wiem, ma borderline. Hmm. Uciekaj, odejdź. <grym> Proszę się natychmiast wyprowadzić. <grym> <grym> to myślę, że tak jak mówię, mało jest poruszony ten aspekt, a to też jest bardzo ważne i ja wiem, że to troszeczkę tak głaszcze ego, kiedy ja dowiaduję się, tak, to on jest tym, czy to ona jest tym, 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 tym toksykiem. Ale no, o ile oczywiście ja, na przykład, w swoim gabinecie zwracam uwagę na przemoc, psychoedukuję w kontekście przemocy i mówię: OK, spójrz, to może być forma przemocy. Ona się nazywa na przykład gaslighting. To jest forma przemocy psychicznej, i rozmawiamy sobie o tym, a czymś innym jest stawianie diagnoz osobom nieobecnym.